pytanie dziewiąte. Miejscem zwrotem funkcji liniowej f od x równa się pierwiastek z 3, nawias x plus 1, koniec nawiasu minus 12 jest liczba. OK, przypomnijmy sobie, że miejsce zerowe to inaczej miejsce zetknięcia wykresu z osią x, czyli jeszcze inaczej jest to miejsce, gdzie wartość funkcji jest równa 0. Tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, bo jest to miejsce jakie zerowe. Zatem raczej rysować tego się nie opłaci, sądząc po odpowiedziach, więc najlepiej, najpewniej przyrównać sobie naszą funkcję do zera. Czyli zamiast y, czyli inaczej f od x, wpisujemy sobie 0. No i musimy to najzwyczajniej w świecie rozwiązać. OK, jak to zrobić? Można by po prostu przenieść całe to wyrażenie, które zawiera x na stronę lewą. No, oczywiście zmieniamy znak. Następnie podzielimy sobie nasze równanie obustronnie przez minus pierwiastek z 3. Ten nawias już nam się nie przyda. Te minusy też się nam skasują. Zostaje w takim razie 12 pierwiastek przez pierwiastek z 3. OK, możemy już zadbać o usunięcie niewymierności. Dla przypomnienia mnożymy wtedy górę i dół przez pierwiastek z 3, żeby właśnie usunąć ten pierwiastek z mianownika. No i w zasadzie możemy też automatycznie przerzucić tą jedynkę, oczywiście ze zmienionym znakiem, żeby obliczyć x. Po usunięciu niewymierności dostajemy 12 pierwiastek 3 przez 3, gdyż pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 daje 3. No i idzie ta jedynka oczywiście z minusem. No i jeszcze możemy tutaj skrócić sobie 12 z 3, to jest 4. Przepisujemy całą resztę. Zatem naszym miejscem zerowym jest 4 pierwiastki z 3 minus 1. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.